No siemano, Buchtawiary. Dzisiaj witamy was na poznańskich firtlach. Znowu zaczynamy odwiedziny od Poznania. Dzisiaj nie jedna, a dwie osoby. Jedną znacie z majówkowego rajzowania tutaj po poznańskich jeziorach. Ja może tylko tak, o, cyk. Panie, pan pomacha. A drugą, no to sobie musicie zobaczyć. No, jesteśmy na Strzeszynku, witamy na rewirach tego pana tutaj. To ja! Dziękujemy za pozwolenie. Tak, żeby tutaj przebywać. Trochę wieje, mam nadzieję, że gąbka pomaga. No zaraz karbon ci się potłucze. W końcu odwiedziliśmy. Dzień dobry. Bo zbieraliśmy tutaj chyba z rok na pewno. Do dwóch! Także doczekał się. Jak się czujesz? Jestem bardzo zaszczycony waszą obecnością w moich cudownych krokach, także jest tutaj z nami również szeryf Piotrkowa, który się troszkę wstydzi. On już swoje 5 minut miał. Nie odsyłam się, bo trzymam równowagę. A nie pił. Dobrze, nie wiemy co nas czeka, wieje masakrycznie i w sumie nawet nie wiem gdzie jedziemy. Do przodu, myślę, że do przodu. Okay. Nie będziemy stać. To dobry kierunek. Zobaczenia nie ma. Zobaczymy co dalej. Rozmowy rowerzystów przy kawce. Mamy nowego gościa, więc trzeba zapytać. Bartas nie był pytany, więc też będzie pytany. Proszę się przygotować. Bartek. To ja. Śpiewek. What's your time? Ty are the egg. Całości Bartosz. To zaraz zapomnij, co chcę powiedzieć. Nie, bo miałem pytanie, czemu w ogóle rower? Skąd to się wzięło? Czemu się wzięło? Nie mam pojęcia. Paliwo za drogę. Co? Dlaczego rower? Bo mnie nie stać na dopalacze. No, przez przypadek. Aha. Dobry argument. Rower daje wolność. I to wszystko tak krótko? Tak. I to. Dziękuję. I to wszystko. Skrzydło koła. To co można zobaczyć z pozycji siodła i zobaczysz z pozycji fotela w samochodzie, nie? To też fakt. Też o tym gdzieś tam komuś mówiliśmy, nie? Coś takiego było. A, na centrum rowerowe. Że w sumie. Że z buta się mniej zobaczy, bo wolniej, a z samochodu się nie zobaczy. Nic nie zobaczy, bo tylko drogi. Taki... No. A kiedy tak się. A w obecnych czasach, no to. Taniej! Taniej, no. Karbon tańszy niż benzyna. Na co dzień taniej. Gorzej w momencie do zakupu roweru. No to wiesz. Jeden wydatek i sprawy. Znajomego poleci. Nowy Giant się otworzył, można iść. Może wyrwać jakieś. Możemy oznaczyć pana Roberta. Może coś pomoże. Jak się wyśpi. A od ilu lat się ścigasz? W 5. 5 lat jeżdżę na rowerze. 6, przepraszam. O Jezu, to myślałem, że dłużej. Ciutko. Dłużej. Ale tak naprawdę zajadkę od 2-3. To konkretnie. Tak mocno poszedłem w to wszystko. No to jest 2-3 lata.
Tak to sobie jeździłem z tyłu, robiłem zdjęcia ludziom, jak się ścigają. A teraz robię sobie selfiki. I z tyłu są ludzie. Jeśli są. Ścigałem się w pierwszym wyścigu, miałem waszego kulisa, w Wyżysku. Znamy. Byliśmy. No i tak to się zaczęło. Rower z lapkami, z odblaskiem. Później inny rower. Zaczęły być jakieś wyniki, no i poszło. Jest do dzisiaj. Jest do dzisiaj. Jak zdrowie pozwoli. Jakieś to plany na później? Przyszłościowe coś kombinujesz? Nie masz? No nie robić to. Nie. A Wezubio? Polecam. Historia? Bartek. Znudziło mi się jeździć dla kogoś i marzenie miałem zrobić coś swojego i tak powstało Wezubio z przyjaciółmi. Czyli obstawiacie teraz? Obstawiamy. Całą Polskę. Uważajcie lepiej. Uważajcie. Jest nas. Paszywa, dwunastka. Aż tylu? Aż tylu. No kurwa. Tylko tylu. No. Dwunastka. Wystarczająco. To też mi się wydaje, że tak. Dwunastka to już jest tłok. W sektorze. Atmosfera jest na pierwszym miejscu. Prawda, panie Szyrpie? Tak, prawda. Nie no, to jest mistrz, jeżeli chodzi o klimat. Klimat rowerowy, czyli rower na co dzień. Rower na co dzień jest fajny, bo nie musisz jeździć autem albo tramwajem. Jak jest ciepło, to nie zsiadasz z tego roweru i możesz jeździć sobie do pracy, do szkoły i wszędzie, gdzie tylko chcesz. Przez cały rok. I my tak robimy. Też bym chciała jeździć rowerem. Fajne jest to, jak złapiesz panę i musisz ten rower prowadzić. To też jest wtedy fajne. Bo i tak jesteś na zewnątrz. To raz przeżyłam. Panę? No, 6 km. A, faktycznie, no. Ale miałaś 3 laguny w torbie, to. No. Motywacja, żeby wrócić. Ja wzięłam do sakwy nic oprócz jedzenia. No. A ty, Barta, sobie ilu lat jeździsz? Co? Od dziecka, tak naprawdę. No, ma każdy z nas od dziecka. Wiesz co, ja jeżdżę zawsze, zawsze, wszędzie. Zwykle to było tak, że po prostu brak większej ilości wolnego czasu powodował, że chciałem na tym rowerze jednak pospędzać kilka chwil dziennie i po prostu zacząłem jeździć do pracy. I tak dziennie się gdzieś tam zbierało po 20 km i to później to już był nawyk, po prostu siła przyzwyczajenia i tak jest chyba do dzisiaj. Nie? Ale warto też wspomnieć o tym, jakie mamy wyrozumiałe drugie połówki. No rzadko się takie zdarza. Tu nie można o tym w ogóle zapomnieć. Trzeba o tym wspomnieć. Trzeba teraz kwiatów tak nazrywać po drodze. Tak, na łące. W kabazie. Monia, pozdrawiamy ciebie. Agata, ciebie również. Dominika, ciebie też. A Piotrze, ciebie też pozdrawiam. A jakaś śmieszna historia związana z rowerem? Macie coś takiego? Wiesz co, ja miałem fajnego tripa, bo jakieś 2,5 roku temu, w 2019 roku pojechałem. Z dnia na dzień spakowałem się w 26-calowego mojego Kelisa i pojechałem do Świnoujścia, skąd ruszyłem na Hel. I zajęło mi to 5 rewelacyjnych wrześniowych dni z namiotem, z samym sobą i z ludźmi, których poznałem. To jest temat na pewno na albo dłuższy filmik, albo na jakiś konkretny wpis, bo działo się, dużo się działo w głowie, dużo człowiek może się wtedy o sobie samemu dowiedzieć i spotykasz naprawdę ludzi nad morzem poza sezonem, lokalców, którzy są w stanie naprawdę we wszystkim ci pomóc, nie? To jest to była przygoda życia. Nie było jednej, było kilka dni, rewelacja, nie? 5 dni, 500 kilometrów. Z tobołami na jednym starym, fajnym rowerze, nie? Myślę, że teraz byłoby ciężko zrobić to samo w takich warunkach jak wtedy, nie? Im więcej wiesz, tym więcej przykładasz uwagi na to, czym jeździsz, w jakim to jest stanie. No teraz wiesz mniej więcej, czego się może spodziewać. Jak już poziom, powiedzmy, tam twój czy roweru poszedł do góry, to już nie chcesz wracać, nie? Dokładnie. Tak, natomiast ten wszystko ci zachęca. Helski freestyle był naprawdę rewelacyjny. A Żbirek? Śmieszny? Chyba raczej nie miałem żadnej śmiesznej sytuacji. Jedyna sytuacja, która mi na długo zapamiętam, to pomoc dziewczynom po wypadku, Kaśka i Rita. Mhm. Główna akcja była prowadzona, pewnie jak wiecie, z Częstochowy przez fabrykę rowerów. Chciałem się dołączyć, ale niestety już była zamknięta lista. Mieli przejazd zamknięty, głośno o tym było. No to myśl była tylko jedna, że robię swoją akcję, pomagamy. Kręcimy kilometry, poszukaliśmy kilka firm, które
zdecydowałeś się zapłacić za każdy kilometr złotówkę. Rzuciłem hasło, znalazło 5-6 osób. Dlaczego nie? Wyruszyliśmy z Poznania. Meta mieliśmy w Darówku, 300 km, 300 chyba, 5 dokładnie wyszło. Dla mnie był samochód techniczny, żeby zawsze było bezpieczniej. No i co? No i przygoda życia. 9,5 godziny szosami leciliśmy nad morze. Mhm. Kultura jazdy w ogóle, ludzie, którzy widzieli, że z przodu jadą ludzie, którzy zbierają pieniądze, coś pięknego. Może coś nie do wierzenia, ale przez 9,5 godziny może jeden samochód nas zatrąbił. W dzisiejszych czasach to jest naprawdę rzadkość. No, to się zdziwiłem teraz, bo... No, dojechaliśmy na plażę, po prostu popłakaliśmy się, że tego dokonaliśmy i... Fajnie jest pomagać po prostu ludziom. Skoro zdrowie dopisuję i jeszcze mogę wiele rzeczy zrobić, to dlaczego by nie? No, wreszcie to jakby nie kosztuje nie wiadomo co, no nie? No nic, oczywiście. Dobra zabawa, można sobie... Można komuś pomóc w jakiś tam sposób. A przynajmniej robiłem to, co jeszcze kocham, jeżdżąc na rowerze. No. Wartość dodana. Dwa w jedno. Polecam każdemu. Jeśli ma jakąkolwiek szansę komuś pomóc, to nie zastanawiajcie się, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Może wy będziecie potrzebować pomocy. Dokładnie. Jeszcze tylko chciałem się zapytać, czemu żwirek? Cycling to jeszcze jestem w stanie sobie dokoptować, ale... Oj, to jest długa historia. Kiedyś to... na jednym z piątkowskich osiedli w Poznaniu, blokowisko, jak to w największych osiedlach, każdy mieszka w bloku. Mieliśmy na balkonie narysowane jakieś tam różne figurki, wilk, zając. Później na kolejnym balkonie był żwirek. No i jako, że mam starszego brata, no to mój brat był żwirek. Ja byłem ten młodszy muchomor. No i po prostu ze zbiegiem czasu przeszło młody żwir. No i teraz jestem żwirek po prostu. Okay. A czemu daj się karnąć? Co ty nie wiesz, co znaczy daj się karnąć? No wiem, no, tylko nie przełączę przerzutek, nie? Daj się karnąć, bo tak, żebym cię widział. Daj się karnąć, bo jak zakładałem bloga, to długo nie szukałem tej nazwy. Jakby to tak zawsze miałem. Ej, Bartas, daj się karnąć, to u nas było na podwórku. Albo daj rypa. A, zobacz, u nas tego nie znam. Tak. Daj rypa. U nas było, ej, Bartas, daj się karnąć. No i no, Bartas, nie, daj się karnąć. Nie, gdzie daleko tam dobrze bym cię widział, bo matka będzie zła. Jakieś. Czyli jako jedyny jakieś, na osiedlu tak. Miał rower. No. Taki rower. Piękne czasy, no piękne czasy mieć BMX-a na osiedlu, gdzie wszyscy albo mieli Wigry 3, albo na jakimś małym Salto się jeździło, tak, nie? A ty miałeś Wirek, kurde BMX-a. Młody Wirek wjechał BMX-em. Miałeś BMX-a i to jeszcze z tymi piankami na kierownicy i na ramię. Stary czas. Boże święty. Nigdy nie miałem. Kierownica zrobiona na Harley'a. Wtedy ilu ja miałem kolegów? Boże święty. Gdzie oni są? A teraz gdzie tylko nie ma, BMX-a, ma nas. Właśnie. Dobra, my kawkę dopijamy, bo ja już mam frapę w sumie. I lecimy dalej. Teraz możemy być już sobą. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jak żwirek robi sobie gravela, to nie będzie cykling żwirek, tylko cykling gravel. Bo żwirek był wcześniej... Zapraszam do zaobserwowania mojego pokoju. Bo żwirek był wcześniej niż gravela, on to wymyślił po prostu. Ja już wiesz, myślę przyszłościowo, prekursor. Lecimy.
Jeśli pamiętacie filmik z tym panem, to na końcu odcinka dostał mały prezent. Dzisiaj takich prezentów nie mamy, bo nas już nie stać. Ale jest troszeczkę inny. Monika szybko zaprezentuje. Już prezentowała. Prezentowałaś? Nie, to jest coś z woreczka. Ja bym robił taki owak. Narkołaki. Ja zrobię tak, wiesz. Ej, patrz, to ta Dominika! Cześć! Cześć, cześć! Już mogę, tak? Możesz. Proszę. Dziękuję bardzo. Naklejeczka na BMW-eczkę. Jeszcze jedną. Wielkumowa. Dziękuję. Jeszcze jedną, czy ja? Można jeszcze jedno? Ja mi się nie pytaj, to nie pieniądze. Tu można płacić chwilę. Teraz. Aj. Ja nie wiem, ja nie wiem. Do puszki było dane. Ja nie wiem, czy mogę, ale. Wierszyk, proszę powiedzieć. Jestem Bartek, dzisiaj nie jest czwartek. Jeszcze jedno? A bardzo chętnie. Zbierek, to do Lidla czy do Biedronki? Weź cztery, to sobie na świeżaka zamienisz. Ja trzy. Ja proszę trzy, prawda? Świeżaka, no. Dziękuję. Zawsze coś. Tobie też chcesz? Ale nie, ja jestem niegodzien. Troszkę teraz urosłem, mając taką naklejkę. Nadszedł czas pożegnań. Musimy naszego kolegę Bartka opuścić, a właściwie on nas idzie na schabowego. Tak jest. A pierdziele. Dziękuję wam ślicznie. To był przecudowny dzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Wszyscy na wszystkich lecą. Pamiętaj o nas. Cześć, drugi raz. Trzymaj się, do następnego. A, do jutra. Tak. No, zajechaliśmy pod Galerię Sucholeską, tam gdzie zaczynaliśmy, tam kończymy. Będziemy się z wami żegnać, ze Żwirkiem jeszcze nie, bo jedziemy sobie coś zjeść. To zaraz zobaczycie. Bardzo dziękujemy za gościnę, za pokazanie kilku fajnych miejsc. Bardzo proszę i zapraszam. Na pewno jeszcze tutaj zawitamy. Jeszcze zawitamy na pewno do Poznania. Na pewno mamy jeszcze... Poznanie zawita do no to... Ja nie widzę opcji, nie? Przyjadę po nich. Dywan już rozbijamy. Nie. Słowo się rzekło. Lecimy z Bartasem do piwa. Tak, my tu jeszcze przyjedziemy do Żwirka, do Bartasa na pewno, ale jeszcze jedna osoba jest tutaj, z którą musimy pojeździć. Która się miga ostatnio, ale no, rozumiemy wszystko. Dobra, trzymajcie się i niech wam ślinka teraz cieknie. Okay. Piona!